Dzień dobry. Zapachowe świece sojowe. Nic dziwnego, że kilka lat temu, przynajmniej w Polsce, nastąpił taki boom modowy na punkcie zapachowych świec, ponieważ no, nie ma nic przyjemniejszego, zwłaszcza w jesienne wieczory, czy też w zimowe, zapalić sobie świeczkę, popatrzeć w ogień, przy okazji jeszcze świeczka oddaje zapach, który w większości przypadków jest przyjemny. Natomiast na co warto zwrócić uwagę przy wyborze świec? Warto zwrócić uwagę na to, żeby nie miały one w sobie parafiny, ponieważ parafina no, niestety nie daje nic zdrowego dla naszego układu oddechowego. Najlepsze są świece dwuskładnikowe, czyli olejek z danej rośliny. Starałabym się nie wybierać olejków tak zwanych kompozycji zapachowych. Wiesz, te kompozycje zapachowe no, w większości przypadków nie mają nic wspólnego z olejkami. Natomiast najważniejsze jest to, żeby ten wosk, który jest użyty, był na przykład sojowy, czy też wosk pszczeli. Czysty wosk, a nie dodatki. To jest jakby podstawa. Ja produkuję własne świece sojowe, zapachowe na bazie wosku naturalnego, wosku sojowego i olejku eterycznego. Tak to wygląda. W środku jest drewniany knot, który też fajnie się iskrzy podczas zapalenia. Każda świeczka ma swoje wieczko, które w momencie, kiedy nie palimy świeczki, zamykamy wieczkiem, ten zapach nam się zatrzymuje w świecy, a nie samoistnie się ulatnia. Jeśli chodzi o świece, są różne. Są lawendowe, miętowe, szałwiowe, tymiankowe, różne. Natomiast dzisiaj słów kilka o świecy z rozmarynu, świecy rozmarynowej, tak? Sam rozmaryn jako roślina daje nam wiele walorów, które możemy używać prozdrowotnie. Natomiast świeca z zawartością olejku z rozmarynu daje nam takie poczucie spokoju, odprężenia, wyciszenia. Warto ją sobie palić właśnie w jesienne, zimowe wieczory. To jest akurat świeca, wersja świecy tylko i wyłącznie rozmaryn, olejek rozmarynowy. Tu jest świeca z dodatkiem cytryny. Cytryna da nam poczucie takiej świeżości, takiej czystej świeżości w pomieszczeniu. Świece nasze na bazie wosku sojowego palą się około 40 godzin, stąd istotne jest to wieczko, które możemy sobie zakryć po skończonej jakby sesji palenia. Dzięki temu ta świeczka utrzymuje swój zapach, intensywność zapachu do końca wypalenia. Szkło jest, pojemnik jest szklany, czarny. Dzięki temu też nie widać takiemu brzydkiemu osadowi czarnemu, jeżeli palimy świeczki w przezroczystym szkle. Zapraszam do naszego sklepu danowiec.pl. Zapraszam do zapoznania się właściwości rozmarynu lekarskiego w naszym życiu. O kwasie rozmarynowym warto poczytać. Warto też się zapoznać z innymi produktami zawierającymi czyste ziele rozmarynu lekarskiego uprawiane ekologicznie w naszym gospodarstwie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.